Dzień dobry kochany, witam Was w kolejnym filmiku z cyklu „Dziennik Rody. A dzisiaj poruszę temat, czego skóra potrzebuje wczesną jesienią, czyli tuż po lecie. Przede wszystkim o coś, o co należy zadbać, to o zrównoważenie koloru, czyli wyrównanie tego koloru. Dlatego, że gdy opalenizna usuwa się w cień, to nierzadko dostrzegamy przebarwienia, odbarwienia skóry, ogólnie rozszerzone naczynia i ta skóra. Wbrew pozorom, zaczyna wyglądać niezdrowo. Przestaje już być taka świetlista, nagle staje się nieco taka zmęczona i bardzo często przesuszona. Dlatego przede wszystkim zadbamy właśnie o to wyrównanie kolorytu. W tym celu warto sięgnąć po delikatne, zaznaczam na razie delikatne preparaty z kwasami. Mogą być to kwasy owocowe, yy, mogą być to kwasy pH, czyli tej nowszej generacji kwas yy, laktobionowy glukonolakton, które dodatkowo jeszcze będą dbały o nawilżenie skóry. Natomiast większość kwasów ma za zadanie przede wszystkim właśnie wyrównanie kolorytu, rozświetlenie tej skóry, wyregulowanie regulowanie pracy gruczołów łojowych i tutaj ważna uwaga, jeżeli masz skłonną skórę do podrażnień bądź do przesuszeń, to wtedy zdecydowanie dla Ciebie lepszym rozwiązaniem będzie glukonolakton lub kwas laktobionowy Oprócz tego bardzo dobrym rozwiązaniem będzie wybranie się do gabinetu kosmetycznego i z Korzystanie z profesjonalnych zabiegów kosmetycznych, dlatego że nierzadko w przypadku przebarwień same preparaty domowe mogą sobie nie poradzić. Natomiast profesjonalne rozwiązania zdecydowanie będą intensywniejszym właśnie rozwiązaniem w tym przypadku. Kolejnym bardzo ważnym tematem, który tutaj pragnę poruszyć właśnie w, podczas pielęgnacji wczesną jesienią, jest odpowiednie nawilżenie skóry. Skóra polecie niestety bardzo często bywa przesuszona, a nie rzadko odwodniona. Czyli ta skóra wtedy staje się taka sucha jak wiór i w tym wypadku należy zadbać o odbudowę płaszcza hydrolipidowego, czyli zadbać o odpowiednie nawilżenie i jej odżywienie. Sięgamy tutaj przede wszystkim po preparaty z kwasem hialuronowym z witaminą B5 z delikatną y, witaminą C, ale zaznaczam z delikatną, dlatego że w tym wypadku sprawdzi się lepy, lepiej witamina w formie takiej olejowej, czyli z askorbylu, a nie z kwasem askorbinowym, który będzie dodatkowo jeszcze tę y, skórę złuszczał. Więc zwróć uwagę na to, aby w takim preparacie, może być to serum, może być to krem, znalazła się właśnie forma olejowa tej witaminy. Oprócz tego sięgamy również po maski nawilżające, fenomenalnie sprawdzą się tutaj maski w płatach, znowu też z wymienionymi już preparatami, czyli właśnie z kwasem hialuronowym. Mogą to być również preparaty które, składniki, które będą dodatkowo ją łagodziły, czyli alantoina, pantenol, gliceryna, która fantastycznie zatrzymuje wodę w skórze, bądź aloes, który zadba właśnie o jej złagodzenie. Dodatkowo jeszcze fantastycznym rozwiązaniem będzie zastosowanie peelingu enzymatycznego, który przede wszystkim będzie dość łagodny dla skóry, nie będzie jej dodatkowo właśnie podrażniał, ale wyrówna również nam strukturę skóry, dlatego że w przypadku przesuszenia ta skóra potrafi być taka szorstka i niemiła w dotyku. Kolejną rzeczą będzie Jesień wczesna jest dobrym momentem na rozpoczęcie intensywnych kuracji w gabinecie. Warto o tym pamiętać. To jest tak naprawdę najlepszy moment, kiedy możemy zastosować takie bardzo intensywne rozwiązania, chociażby w postaci już nie tylko wspomnianych prze, wcześniej, wcześniej przeze mnie kwasów, ale również na przykład jest to dobre, dobry czas na kuracje retinolowe. I tutaj rzeczywiście kuracje retinolowe mogą przede wszystkim. Przyspieszyć regenerację skóry względem jej odmładzania. To jest fantastyczna sprawa. Retinol jest jedną z najlepiej przebadanych substancji, jeżeli chodzi o pobudzanie włókien kolagenu i elastyny do odnowy, jeżeli chodzi o zwężanie porów, jeżeli chodzi o wyrównywanie zarówno kolorytu, skoro o wyrównanie struktury. Jest to fantastyczna substancja, ale dlatego zachęcam do sięgania po nią, zarówno i to w gabinecie, i w domu. Jesienią, że jeżeli skóra pierwszy raz się spotyka z retinolem, no to wtedy mamy różnego rodzaju przejścia, chocki, klocki w postaci, właśnie podrażnień, intensywnego reagowania na słońce, a jak wiadomo, wczesną jesienią, bądź już gdzieś tam właśnie późniejszym powiedzmy sobie. Wrześniem, czy w październiku? Wtedy ta skóra już będzie mniej nastawiona, narażona na działanie promieni słonecznych i naprawdę jest to idealny moment. Natomiast wczesną jesienią też mamy małe zmiany temperatur, i wtedy właśnie ta skóra po retinolu nie będzie tak mocno reagowała na nie. Kolejną sprawą jest bardzo ważne, aby właśnie podczas jesieni wzmocnić te ściany naczyń krwionośnych, które zostały osłabione po lecie. Tak jak wspomniałam, gdy usuwa w się opalenizna, to wtedy zauważamy rozszerzone naczynia krwionośne w postaci takich pajączków, utrwalenia rumienia. Czyli widzimy, że nagle pojawia się swoistego rodzaju właśnie rumień na policzkach. Co należy w tym celu zrobić? Warto zwrócić uwagę, aby wprowadzić do naszej pielęgnacji takie składniki jak witamina C, którą już wcześniej wspomniałam, witamina B3 czyli niacynamid, kwas azylinowy bądź glukonolakton czy kwas laktobionowy. To są fantastyczne składniki, które będą właśnie nam wzmacniały funkcjonowanie naczyń i dlaczego? Teraz to jest taki ważny moment właśnie ta wczesna jesień, żeby o to zadbać. Bo jeżeli teraz zadbasz o wzmocnienie naczyń, to one wtedy nie będą tak mocno reagowały zimą. Tak? I wtedy jeżeli będziemy miały silne zmiany temperatury. Będziemy miały różne warunki atmosferyczne, to wtedy już te naczynia będą znacznie, znacznie lepiej przygotowane. Takie składniki mogą znaleźć się w różnorakich preparatach. Możemy tutaj zacząć zarówno od żelu myjącego, toniku, maseczek, serum. Mogą się również znaleźć w kremie, oczywiście. Także warto zauważyć, żeby faktycznie Zadbać o tą taką skrupulatną pielęgnację. Ach, zapomniałabym jeszcze o wąkrocie azjatyckim. Wąkrota azjatycka również jest coraz bardziej popularnym składnikiem i ona również zadba fantastycznie o te nasze ściany naczyń krwionośnych. Także warto już tutaj o tym pomyśleć zawczasu. Mamy też również miłożąb japoński, czyli ginkgo biloba, oczar wirginijski czy arnik. Także zadbajcie o te naczynia krwionośne, żeby właśnie złagodzić to zaczerwienienie w skóry i wzmocnić później jej odporność. Bardzo ważna sprawa, aby to już wspomniałam w przypadku nawilżenia, zadbać o regularne stosowanie maseczek nawilżających. I naprawdę mam na myśli regularne. Często podczas lata, jak tam gdzieś jesteśmy na wyjeździe, na urlopie, o tym zapominamy, te maseczki gdzieś tam usuwamy troszeczkę w cień. To jest idealny moment, żeby faktycznie wprowadzić to do regularnej pielęgnacji, przynajmniej naprawdę zaznaczam przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej by było, żeby ta maska ukazywała się nawet 2 trzy razy w tygodniu. Absolutnie, moje ukochane, to są maski w płacie. Nie zajmują dużo czasu. Przede wszystkim nie trzeba ich zmywać. Pozostawiasz je na 15-20 minut, zdejmujesz i później stosujesz dalsze kroki w pielęgnacji. Więc absolutnie nie uprzykrzają nam życia. A jeszcze przepięknie dodatkowo, oprócz nawilżenia, rozświetlają skórę. Łagodzą i sprawiają, że właśnie mamy taki glass efekt czyli efekt takiego szkła efekt porcelany że ta skóra naprawdę wygląda na taką porządnie nawilżoną makijaż na niej wygląda lepiej i ogólnie y, jest taka właśnie wypoczęta. Bardzo ważne, co pragnę również zaznaczyć w przypadku pielęgnacji skóry wczesną jesienią Ochrona przeciwsłoneczna. To, że skończyło się lato, to nie znaczy, że zwalnia nas to z ochrony przeciwsłonecznej. Absolutnie ochrona przeciwsłoneczna również jesienią jest jak najbardziej potrzebna, aby przede wszystkim nie doprowadzić do powstawania przebarwień, zabezpieczyć skórę przed ciemnieniem tych przebarwień, jeżeli jakowe powstały, takowe powstały w okresie lata. No i oczywiście jest to najtańszy, najlepszy sposób przed spowolnieniem starzenia się skóry. I ostatnią rzeczą, którą chciałam tutaj poruszyć w przypadku właśnie pielęgnacji skóry wczesną jesienią, to jest krem odżywczy na noc. Latem wystarczały nam nieco lżejsze kosmetyki, a w przypadku wczesnej jesieni no tutaj już należy zadbać o to prawidłowe odżywienie skóry, jak już wspominałam wcześniej o odbudowie płaszcza hydrolipidowego. I ten krem rzeczywiście powinien być taki bogatszy w swojej konsystencji. Lekki nawilżający może już nie do końca się sprawdzić, może w przypadku cery takiej tłustej, trądzikowej Wystarczy, ale jeżeli już mamy do czynienia ze skórą bardziej skłonną do przesuszeń, skórą mieszaną w stronę suchą, skórą dojrzałą, to zdecydowanie czy skórą naczyniową, skórą wrażliwą, to zdecydowanie w tym wypadku krem żywczy na noc będzie bardzo, bardzo potrzebny. No, i jak zawsze tutaj e, pragnę zachęcić Was do pozostawiania komentarzy, do pozostawiania łapek w górę, jeżeli spodobał Ci się ten film. E, co ważne, pragnę powiedzieć, że jutro się nie zobaczymy, dlatego że jutro mamy weekend i jutro zobaczysz mnie w kolejnym filmiku QA. Także do zobaczenia po weekendzie.